Przypominam, że mecz w Toruniu zakończył się 21-punktową porażką zespołu Stali Farfol Gorzów. Tak więc, aby awansować do dalszego cyklu rozgrywek, należało wygrać różnicą przynajmniej 22 punktów. Zespół Apatora Toruń przyjechał do Gorzowa w następującym składzie. Z numerem pierwszym Jacek Krzyżaniak. Z dwójką Tomasz Świątkiewicz. Z numerem trzecim Waldemar Walczak. Z czwórką Robert Sawina. Z numerem piątym Tomasz Bajerski. Z szóstką Wiesław Jaguś. Z siódemką Adam Sondej. I z ósemką Marcin Urbański. Gorzowianie awizowali do tego meczu następujący skład. Z dziewiątką Piotr Świst. Z numerem dziesiątym Jarosław Łukaszewski. Z jedenastym Marek Kuczko. Z numerem dwunastym Mariusz Staszewski. Z trzynastką Piotr Falusz. Z czternastką Ryszard Franciszyn. Z piętnastką Robert Flis. I z numerem 16 Piotr Lembas. Zawody o drużynowy Puchar Polski na żużlu rozgrywane są w cyklu mecz i rewanż. Wspominałem już na wstępie, że zawody w Toruniu przyniosły bardzo wysoką porażkę zespołowi Stali Gorzów, bo aż różnicą 21 punktów. Tak więc, aby awansować do dalszego cyklu rozgrywek, gorzowianie musieliby wygrać przynajmniej 22 punktami. Przy obecnej formie zespołu było to dosyć trudne zadanie, ale obejrzyjmy relację. Zobaczmy, jak to wyglądało na torze. Przed nami już uczestnicy wyścigu pierwszego stoją przy linii startowej. Z numerem pierwszym w kasku żółtym Jacek Krzyżaniak, w kasku czerwonym gorzowianin Piotr Świst, w kasku białym Tomasz Świątkiewicz i w kasku niebieskim następny gorzowianin Jarosław Łukaszewski. Powtarzam skład uczestników wyścigu pierwszego. W kasku żółtym Krzyżaniak, w czerwonym Świst, w białym Świątkiewicz i w niebieskim Łukaszewski. Liczy się 100 metrów zawodnicy prawie równo, ale Jarosław Łukaszewski atakiem pozewnętrznym próbuje ominąć stawkę rywali. Jak na razie starczyło mu pary tylko na trzecie miejsce. Natomiast prowadzi Jacek Krzyżaniak z Apatora Toruń. Pierwszy jest Jacek Krzyżaniak, za nim Piotr Świst, atakujący po zewnętrznej Jarosław Łukaszewski na trzecim miejscu. Na czwartym trochę z tyłu kolejny zawodnik z Torunia, Tomasz Świątkiewicz. Zawodnicy minęli już pierwsze okrążenie. W dalszym ciągu prowadzi Jacek Krzyżaniak, atakowany przez Piotra Śwista. Próbuje też zbliżyć się do nich Jarosław Łukaszewski. Jak na razie na trzecim miejscu, atakowany w tej chwili przez Tomasza Świątkiewicza. Piotr Świst po zewnętrznej próbuje wyprzedzić Torunianina. Poza kadrem naszej kamery walka o trzecie miejsce i widzimy w tej chwili, jak pada na tor Jarosław Łukaszewski. Jednak sędzia nie zatrzymuje. Nie, niestety sędzia w tej chwili zatrzymuje wyścig i dojdzie do powtórki. Najprawdopodobniej tym razem bez wykluczonego za upadek, a tym samym przerwanie biegu Jarosława Łukaszewskiego. W tej chwili widzimy zawodników zjeżdżających do parkingu. Za chwilę powtórka tego biegu, a to nieszczęśnik Jarosław Łukaszewski wstał już na własne nogi, podniósł się. Na szczęście nie doszło do poważniejszej kontuzji. Zawodnik jest cały i zdrów. To powtórka pierwszego wyścigu przeosobowym w składzie Krzyżaniak, Świst i Świątkiewicz. Jak wspomniałem, Jarosława Łukaszewskiego wykluczono za zatrzymanie tego wyścigu. Tym razem doskonały start Piotra Śwista, który już na pierwszych metrach uzyskał przewagę i zdecydowanie prowadził przed zawodnikiem w kasku białym, tym razem Tomaszem Świątkiewiczem. Natomiast na trzecim miejscu jest Jarosław Krzyżaniak, Jacek Krzyżaniak. Zawodnicy weszli w kolejny łuk. W dalszym ciągu prowadzi Piotr Świst, za nim o jakieś 5-6 metrów Tomasz Świątkiewicz, a o następne 8 za nim Jacek Krzyżaniak. W tej chwili zawodnicy rozpoczęli przedostatnie okrążenie. Nadal prowadzi Piotr Świst z Gorzowskiej Stali, za nim Tomasz Świątkiewicz, a na trzecim miejscu Jacek Krzyżaniak.
Na pewno wynik tego biegu nie satysfakcjonuje zawodników stali. Jest to bowiem wynik remisowy. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Tu już pewnie nie zajdą żadne zmiany. Prowadzi Piotr Świst. Drugi jest Świątkiewicz, a daleko z tyłu Krzyżaniak. I to już koniec pierwszego wyścigu, w którym zwycięża Piotr Świst w czasie 66,14 sekundy. Drugi jest Krzyżaniak, drugi jest Świątkiewicz, a trzeci Jacek Krzyżaniak. Tak więc po pierwszym wyścigu stan meczu 3-3. Stalowcy mieli odrabiać punkty, a tymczasem w pierwszym wyścigu jest remis. Spójrzmy na wyścig drugi, w którym pojadą w kasku czerwonym Marek Kućko, w kasku żółtym jest Waldemar Walczak, w kasku niebieskim Mariusz Staszewski, w kasku białym Robert Salina. Bardzo dobry start Waldemara Walczaka. On w tej chwili wchodzi na prowadzenie, a po zewnętrznej przebija kolegę, wyprzedza Robert Savina. Tak więc dublet Torunia prowadzi Savina przed Walczakiem, a dopiero na trzecim miejscu Marek Kućko. Na czwartym Mariusz Staszewski. Czyżby więc Gorzowianom nie udało się odrobić 21-punktowej różnicy z Torunia? Popatrzmy dalej. Uparte ataki Kućki być może przyniosą mu powodzenie, ale jak na razie sytuacja na torze bez zmian. Prowadzi Savina przed Walczakiem, na trzecim miejscu atakujący Kućko, a daleko z tyłu Mariusz Staszewski. Marek Kućko dokonuje niemalże cudów, aby dojść swojego przeciwnika z Torunia, ale ten w tej chwili popełnia faul. Walczak przymyka, zamyka tor jazdy Markowi Kućce, za co zostaje już w trakcie biegu wykluczony z jazdy. Sędzia podejmuje dość nietypową decyzję, ale w ostatnich czasach coraz częściej właśnie do takich decyzji sędziowie są zmuszani, bowiem sytuacja na torze nieraz wygląda bardzo groźnie i w trosce o zdrowie i nawet życie zawodników sędziowie zmuszeni są, o widać właśnie żółtą flagę wykluczającą Waldemara Walczaka, sędziowie zmuszeni są do podejmowania tak drastycznych decyzji. Tak więc wynik wyścigu drugiego jest następujący. Zwycięża w wyścigu drugim, zwycięża Robert Savina w czasie 71,47 sekundy. Drugi jest Marek Kućko, trzeci Mariusz Staszewski, a Waldemar Walczak za spowodowanie groźnej sytuacji na torze z wyścigu drugiego został wykluczony. Przed nami wyścig trzeci, w którym na starcie już stoją Tomasz Bajerski, Piotr Paluch, Waldemar Jaguś i Ryszard Franczyszyn. Bajerski w żółtym, Paluch czerwonym, Jaguś w białym, Franczyszyn w niebieskim. Doskonały start Ryszarda Franczyszyna, a w tym właśnie czasie faulowany Piotr Paluch. Piotr Paluch faulowany przez Tomasza Bajerskiego spada na czwartą pozycję. Na szczęście na pierwsze jest w tej chwili Ryszard Franczyszyn. Prowadzi Franczyszyn przez Bajerskim, trzeci Jaguś, a daleko z tyłu Ryszard Franczyszyn. I także w tym biegu sędzia wyklucza za brutalny faul, wyklucza Tomasza Bajerskiego. Tak więc wyścig trzeci powtórzony w trzyosobowym składzie już bez Tomasza Bajerskiego. Startują Paluch, Jaguś i Franczyszyn. W czerwonym Paluch, w białym Jaguś i w niebieskim Franczyszyn. To już drugie, kolejne wykluczenie zawodnika apatoratoru. Ponownie doskonały start Ryszarda Franczyszyna. Franczyszyn i Paluch w początku zamknęli Jagusia i wydawało się, że pojadą na 5-1, ale ten zdołał, mówię o Jagusiu, przedrzeć się na drugą pozycję. Prowadzi Ryszard Franczyszyn, drugi jest Jaguś, a trzeci Piotr Paluch. Rzodowcy rozpoczęli drugie okrążenie. W dalszym ciągu prowadzi Franczyszyn. O jakieś 20 metrów za nim Jaguś, na trzeciej pozycji Piotr Paluch. Wydawało by się mogło, że tak doświadczony zawodnik jak Piotr Paluch powinien nawiązać skuteczną walkę z Waldemarem i z Wiesławem Jagusiem. Jednak ten pada w tej chwili, ten jednak niedoświadczony zawodnik nie poradził sobie na gorzowskim torze i pada na tor, co umożliwiło Gorzowianom odniesienie podwójnego zwycięstwa. Jeszcze jedno okrążenie do końca, ale już w tej chwili wiadomo, że zespół gorzowski w tym biegu przywiezie 5 punktów. Prowadzi Franczyszyn, daleko za nim niewidoczny w kadrze naszej kamery Piotr Paluch, a na trzecim miejscu kontynuuje jazdę po upadku Wiesław Jaguś. I tak kończy się wyścig trzeci. Franczyszyn zwycięża w nim w czasie 68,62 sekundy. Po trzech wyścigach stan meczu 11-7 na korzyść gorzowskiej stali. Kask niebieski Flis, biały Świątkiewicz, czerwony Kućko i żółty Krzyżaniak.
Przypominam, że po trzech wyścigach 11-7 na korzyść gorzowskiej Stali. Doskonały start Krzyżaniaka, jednak w tej chwili jego motocykl przerwał i zawodnik ten spada na czwartą pozycję, a tymczasem po zewnętrznej zaatakował i wychodzi na prowadzenie Marek Hućko. Pierwszy jest Marek Hućko, drugi Tomasz Świątkiewicz, na trzecim miejscu kolejny zawodnik gorzowski, to jest Robert Flis. Prowadzi Hućko, jednak Świątkiewicz atakuje tym razem po zewnętrznej. Na trzecim miejscu jest Flis, atakowany w tej chwili także przez Krzyżaniaka. Jak na razie gorzowianie bronią swoich pozycji. Ale w tej chwili Flis dał się wyprzedzić Krzyżaniakowi i spadł na czwartą pozycję. Tak więc sytuacja na torze wygląda następująco. Prowadzi Hućko przed jadącym w kasku białym Tomaszem Świątkiewiczem, Jackiem Krzyżaniakiem w kasku żółtym i niestety Robertem Flisem w kasku niebieskim, który jedzie w tej chwili na czwartej pozycji. Kolejny atak Tomasza Świątkiewicza i jak na razie bez rezultatu. W dalszym ciągu prowadzi Marek Hućko z gorzowskiej Stali. I to już ostatnie metry tego wyścigu, w którym zwycięża Marek Hućko w czasie 69,45 sekundy. Na drugim miejscu linię mety mija Tomasz Świątkiewicz, trzeci jest Jacek Krzyżaniak, a dopiero czwarty Robert Flis. W wyścigu czwartym kolejny, więc remis 3-3 i 14-10 po czterech wyścigach. Gorzowianie mieli odrabiać punkty, tymczasem odrobili ich niewiele, bo tylko cztery. Za nami emocje wyścigu czwartego, przed nami wyścig piąty, w którym na starcie już stoją w kasku białym Robert Sawina, w kasku niebieskim Ryszard Franczyszyn, w kasku żółtym Waldemar Walczak i w kasku czerwonym Piotr Paluch. Powtarzam skład wyścigu piątego. Kask biały Sawina, niebieski Franczyszyn, żółty Walczak i czerwony Paluch. Też długo trwają przygotowania do wyścigu piątego. Jak wiadomo, stawka meczu jest wysoka. Trochę spóźniony, ale jednak doskonały start Piotra Palucha. On w tej chwili obchodzi całą stawkę rywali, wysuwa się na pierwsze miejsce. Walczy jeszcze z Robertem Sawiną, jednak kolejne metry należą do niego. Na prowadzeniu Piotr Paluch w gorzowskiej Stali, na drugim miejscu Robert Sawina. Na trzecim kolejny stalowiec Ryszard Franczyszyn, daleko z tyłu Waldemar Walczak. Jak na razie to jest pomyślny obrót sprawy dla Stali Gorzów. Prowadzi bowiem Piotr Paluch, a trzeci jest także kolejny gorzowianin Ryszard Franczyszyn. Między dwójką gorzowian Robert Sawina, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym wyścigu. Robert Sawina atakowany w tej chwili przez Ryszarda Franczyszyna. Ryszard Franczyszyn po zewnętrznej, Sawina po wewnętrznej części toru. Ale na torze nic się nie zmienia. Prowadzi Piotr Paluch przed Sawiną i Franczyszynem. W tej chwili Ryszard Franczyszyn jakby trochę zbliżył się do Roberta Sawiny, ale to już chyba za mało dystansu, aby pokonać tego zawodnika. Tak, to już koniec piątego wyścigu, w którym zwycięża Piotr Paluch w czasie 69,59 sekundy. Drugi jest Robert Sawina, trzeci Ryszard Franczyszyn, a na czwartym miejscu linię mety mija Waldemar Walczak. Wyścig piąty to zwycięstwo 4-2 Stali Gorzów i po pięciu wyścigach 18-12 na korzyść gorzowskiej Stali. Przed nami wyścig szósty, w którym pojadą w kasku czerwonym Piotr Świst, w żółtym Tomasz Bajerski, w niebieskim Jarosław Łukaszewski i w białym Jacek Krzyżaniak. Czerwony Świst, żółty Bajerski, niebieski Łukaszewski i biały Krzyżaniak. Tym razem bardzo dobry start Jacka Krzyżaniaka, drugi jest Piotr Świst. Tak, Piotr Świst na drugim miejscu, w tej chwili próbuje nawiązać walkę o pierwszą lokatę, jednak spada na drugą pozycję. Pierwszy Krzyżaniak, drugi Świst, na trzecim miejscu Łukaszewski i czwarty w żółtym kasku Tomasz Bajerski, co niespodzianka. Jednak Tomasz Bajerski atakiem po zewnętrznej wychodzi teraz na trzecią pozycję, mijając Jarosława Łukaszewskiego z gorzowskiej Stali. A na prowadzeniu w dalszym ciągu zawodnik w kasku białym, czyli Jacek Krzyżaniak.
Piotr Świs mimo silnych ataków nie może zmniejszyć dystansu dzielącego go między Jackiem Krzyżaniakiem. A do walki tymczasem włącza się Tomasz Bajerski, który pięknym manewrem objeżdża, niestety objeżdża Piotra Świsa. I z 4-2 dla, z 3-3 dla Stali Gorzów zrobiło się 5-1 dla Torunian. Na prowadzeniu para toruńska. Dopiero trzeci jest Świs, a na czwartym miejscu Łukaszewski. I jeszcze ostatni atak Piotra Świsa na trzecią lokatę. Niestety na drugą lokatę jednak bez powodzenia zwyciężają Torunianie. Pierwszy jest Krzyżaniak w czasie 67,18 sekundy. Drugi Bajerski. Trzeci Piotr Świs, a dopiero czwarty Łukaszewski. Podwójne zwycięstwo Torunian 5-1 i 19-17 po sześciu wyścigach. W biegu siódmym przy taśmie startowej stoją już Piotr Paluch w kasku czerwonym, Jacek Krzyżania w kasku żółtym, w kasku niebieskim Chad Franczyszyn i w białym Tomasz Świątkiewicz. Paluch w czerwonym, Krzyżaniak w żółtym, Franczyszyn w niebieskim, Świątkiewicz w białym. W prowadzeniu w kasku żółtym, nie, w tej chwili w kasku białym Tomasz Świątkiewicz z Apatora Torun. Na drugim miejscu Jacek Krzyżaniak. Na trzecim miejscu próbujący nawiązać z nim walkę Ryszard Franczyszyna, dopiero na czwartym miejscu Piotr Paluch. Jest to bardzo niekorzystny obrót sprawy dla gorzowian. Oni mieli odrabiać tu punkty, a nie tracić jej to tak wysoko, bowiem w tej chwili para toruńska prowadzi podwójnie. W dalszym ciągu na prowadzeniu zawodnik w kasku białym to jest Tomasz Świątkiewicz, na drugim miejscu Jacek Krzyżaniak. W tej chwili odległość między nimi a gorzowianinem Ryszardem Franczyszynem nieco się zwiększyła. W dalszym ciągu Franczyszyn zachował szansę na nawiązanie walki, próbuje w tej chwili ataku po wewnętrznej części toru. Jak na razie jednak odległość między nim a zawodnikiem toruńskim nie zmniejsza się. Daleko z tyłu, bez szans na wejście do walki, Piotr Paluch. I tym niepomyślnym wynikiem dla gorzowian kończy się wyścig siódmy. 5-1, podwójne zwycięstwo Torunian. Pierwszy jest Tomasz Świątkiewicz w czasie 70,1 sekundy. Drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Ryszard Franczyszyna, dopiero czwarty Piotr Paluch. 20-22 na korzyść Torunian. Pierwszy raz obejmują oni prowadzenie w tym meczu. Różnicą dwóch punktów. Przed nami wyścig ósmy. W wyścigu ósmym Waldemar Walczak w kasku żółtym z toru pierwszego, w kasku niebieskim Jarosław Łukaszewski zostaje zastąpiony przez Roberta Flisa, w kasku białym Robert Sawina i w kasku czerwonym Piotr Świs. Tak więc pełny skład uczestników wyścigu ósmego wygląda następująco. W żółtym Walczak, niebieskim Flis, w białym Sawina i w czerwonym Świs. Odepchnięty na dużą bandę, przyblokowany przez Sawinę, zdołał się przedrzeć przez koalicję zawodników toruńskich. Świs prowadzi. Przy wejściu w drugi łuk prowadzi Świs, na drugim miejscu Robert Sawina. Walka o trzecie miejsce pomiędzy Flisem i Walczakiem. Jak na razie Walczak skutecznie blokuje i w tej chwili jednak zawodnik gorzowski wysunął się na trzecie miejsce, nie jednak musiał oddać trzecią lokatę zawodnikowi toruńskiemu. Tak więc jak na razie sytuacja na to, że wygląda w ten sposób, że pierwszy jest Świs, drugi Sawina, trzeci Walczak. Nie muszę przypominać Państwu, że to nie o to chodziło gorzowianom. Gorzowianie mieli w tym meczu zdobywać punkty, aby odrobić straty Toruniu. Tymczasem sytuacja na to, że wygląda w ten sposób, że po porażce w siódmym biegu 5-1 i objęciu prowadzenia przez Torun 22-20 w wyścigu ósmym gorzowianie ledwo remisują, jak na razie ledwo remisują z Apatorem Torun. I tak niestety właśnie remisem kończy się wyścig ósmy, w którym zwycięża Piotr Świs, ale kolejny zawodnik gorzowski jest dopiero czwarty. Świs zwycięża w czasie 67,31 sekundy. A tymczasem zawodnicy ustawili się już do startu w wyścigu dziewiątym. W wyścigu dziewiątym w kasku białym z pierwszego pola startowego Wiesław Jakuś, w kasku czerwonym Marek Chućko, w kasku żółtym Tomasz Bajerski, w kasku niebieskim Mariusz Staszewski. Jakuś, Chućko, Bajerski, Staszewski. Bardzo dobry start Marka Chuci, ale w tej chwili okazało się, że lepszym jeszcze startem dysponował Bajerski i on wychodzi na pierwsze miejsce. Przy wejściu w pierwszy, w drugi łuk, pierwszy jest Tomasz Bajerski, drugi Marek Chućko, trzeci Wiesław Jakuś,
a czwarty Mariusz Staszewski. Marek Kućko próbuje gonić Tomasza Bajerskiego. Jak na razie odległość się nie zmniejsza. Natomiast Mariusz Staszewski próbuje dokonać tej samej sztuki, ale jak na razie także bez powodzenia. Na naszych ekranach Staszewski próbuje po zewnętrznej, no i niestety po zewnętrznej atak Mariusza Staszewskiego nie udał się. Zawodnik ten pada na tor. A tymczasem żużlowcy rozpoczęli ostatnie okrążenie. Prowadzi Bajerski przed Kućką. Na trzecim miejscu Jaguś. Niestety Staszewski w tym biegu już się nie będzie liczył. I wynikiem 4-2 dla gości zakończył się wyścig 9, w którym zwyciężył Tomasz Bajerski w czasie 68,74 sekundy. Drugi był Marek Kućko, trzeci Waldemar Jaguś, natomiast Mariusz Staszewski upadł. Wynik meczu po 9 wyścigach 29-25 na korzyść Apatura Electrim Torun. Tymczasem w wyścigu 10 w kasku niebieskim pojedzie Jarosław Łukaszewski, w kasku białym Robert Sawina, w kasku czerwonym Piotr Paluch i w żółtym Jacek Krzyżaniak. Łukaszewski, Sawina, Paluch i Krzyżaniak. Nieźle spod taśmy wyskoczył Piotr Paluch, jednak w dalszym ciągu pokonywanego dystansu spadł on na trzecią pozycję. A na czoło walka o pierwsze miejsce w tej chwili między trojgiem zawodników. To jest Robertem Sawiną, Jackiem Krzyżaniakiem i Jarosławem Łukaszewskim. Z batalii tej zwycięsko wychodzą torunianie. Prowadzi Sawina przed Krzyżaniakiem. Na trzecim miejscu Łukaszewski, a na czwartym dopiero Piotr Paluch. No i znów niekorzystny obrót sprawy. Niepomyślnie toczą się wyniki tego meczu dla gorzowian. Prowadzi zawodnik w kasku żółtym, to jest Jacek Krzyżaniak, drugi jest Robert Sawina, na trzecim miejscu Jarosław Łukaszewski, a dopiero czwarty Piotr Paluch. Nie tak to wszystko miało wyglądać, nie wiadomo co się stało z gorzowianami. Może nie wszyscy liczyli na to, że gorzowianom uda się pokonać rywala tak dużą różnicą punktów, jednak nie liczyliśmy na to, że gorzowianie na swoim podwórku przegrają. A tymczasem na to się właśnie zanosi, bowiem prowadzi para toruńska. A zwycięża Jacek Krzyżaniak przed Robertem Sawiną, trzeci jest Łukaszewski, a czwarty Piotr Paluch. Kolejne 5-1 zwycięstwo Torunian i 34-26 na korzyść Apatura Electrim Toruń w meczu ze Stalą Gorzów. Przed nami wyścig 11, którym pojadą w kasku niebieskim Mariusz Staszewski, w kasku białym Wiesław Jaguś, w kasku czerwonym Piotr Świst i w kasku żółtym Waldemar Walczak. Niebieski Staszewski, biały Jaguś, czerwony Świst i żółty Walczak. Jak na młodego zawodnika Walczak opisał się całkiem niezłym startem, jednak Piotr Świst przy wyjściu z łuku jest już pierwszy. Prowadzi Piotr Świst, a na trzecim miejscu zmieniła się sytuacja właśnie w tej chwili. Mariusza Staszewskiego minął zawodnik z Apatora Torun jadący w kasku w białym. To jest Waldemar Jaguś, Wiesław Jaguś. Tak więc prowadzi Świst, drugi jest Jaguś, w tej chwili popełniał błąd, jednak Staszewski nie wykorzystał tego. Przez pewien czas Jaguś jechał w poprzek, dzięki czemu miał nieco mniejszą prędkość. Ale sytuacja na torze nie ulega zmianie. Prowadzi Świst, drugi jest Jaguś, trzeci Staszewski, a czwarty Walczak. Staszewski przymierzał się nieco do ataku na drugą pozycję, na której jedzie Wiesław Jaguś. W tej chwili atakuje po zewnętrznej, nie, jednak zrobił to niezbyt precyzyjnie. W dalszym ciągu jest na trzecim miejscu. Na naszych ekranach Wiesław Jaguś jadący na drugiej pozycji i Mariusz Staszewski atakujący torunianina. Kolejny błąd Jagusia. Spójrzmy, czy będzie wykorzystany. Nie udało się wykorzystać Staszewskiemu i przyjechał on na trzeciej pozycji, a zwyciężył Piotr Świst w czasie 68,55 sekundy. Drugi był Jaguś, trzeci Staszewski, a czwarty Walczak. W wyścigu 11 4-2 zwycięstwo gorzowian, natomiast wynik meczu po 11 wyścigach 36-30 dla Apatora. W wyścigu 12 na starcie już stoją w kasku niebieskim Czad Franczyszyn, w białym Tomasz Świątkiewicz, w czerwonym Marek Kućko i w żółtym Tomasz Bajerski.
wyścigu, tym przy wejściu w pierwszy łuk prowadzi Marek Kućko, jednak w tej chwili atakiem po zewnętrznej na pierwsze miejsce wysuwa się Tomasz Bajerski. Prowadzi Tomasz Bajerski, a Pator Electric Torun. Na drugim miejscu jest zawodnik gorzowski Marek Kućko, na trzecim kolejny gorzowianin Ryszard Franczyszyn, a na czwartym Tomasz Świątkiewicz. Tomasz Świątkiewicz atakuje Ryszarda Franczyszyna. Tym razem robi to jeszcze raz po zewnętrznej części łuku, ale Franczyszyn utrzymuje trzecią pozycję. Zawodnicy w tej chwili jadą dosyć blisko siebie. No, w tej chwili rozciągnęli się atakiem po zewnętrznej. Świątkiewicz wyszedł przez Franczyszyna, ale ten jednak obronił swoją pozycję. W dalszym ciągu kolejny atak Świątkiewicza na pozycję Franczyszyna. Jednak Franczyszyn utrzymał się na trzecim miejscu. Zawodnicy rozpoczęli już ostatnie okrążenie. Prowadzi Bajerski przed Kućko. Trzeci jest Franczyszyn, cały czas atakowany przez Świątkiewicza. W tej chwili Świątkiewicz po wewnętrznej części toru atakuje Franczyszyna. Franczyszyn spada na zewnętrzną, wychodzi jeszcze na wewnętrzną, kontratakuje. I tak, udało mu się w ostatniej chwili obronić trzecią pozycję. Tak więc 3-3 w wyścigu 12, 3-3, bowiem na pierwszym miejscu przyjechał Tomasz Bajerski i uzyskał czas 69,55 sekundy. Na drugim miejscu był Marek Kućko, na trzecim Ryszard Franczyszyna, na czwartym ostro atakujący Tomasz Świątkiewicz. Przed nami uczestnicy wyścigu 13, Jaguś, Łukaszewski, Walczak i Paluch. Kolejny prawie idealnie równy start całej czwórki zawodników. Po wewnętrznej trzeciej toru na prowadzenie wychodzi Jarosław Łukaszewski z Różskiej Stali. Tymczasem Piotr Paluch mija swoich rywali z Torunia i para gorzowska jest na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu, jak już wspomniałem, Jarosław Łukaszewski, na drugim Paluch, na trzecim miejscu Walczak, a na czwartym Jaguś. W tym biegu korzystny obrót sprawy dla gorzowian. Gorzowianie prowadzą, jednak jest to już zbyt późno, aby mogli oni odrobić straty i zaległości przywiezione z Torunia. Jednak każde zwycięstwo cieszy i w tym biegu para gorzowska, jak już mówiłem, jedzie po swoje 5 punktów. Prowadzi Łukaszewski przed Paluchem. Na trzecim miejscu, poza kadrem naszej kamery, toczy się walka o trzecie miejsce. Na trzecim miejscu w tej chwili Waldemar Walczak, a na czwartym daleko, już bez szans na włączenie się w walkę, Jagusz. Gorzowianie pewnie zmierzają po 5 punktów dla swojej drużyny. W wyścigu 13 zwycięża Jarosław Łukaszewski w czasie 72,74 sekundy. Drugi jest Piotr Paluch, trzeci Walczak, a czwarty Wiesław Jaguś. Tymczasem wyścig 14 w składzie Stalina, Franczyszyn, Krzyżaniak, Kućko. Po 13 wyścigach 40 do 38 na korzyść Apatora Torun. Tymczasem zawodnicy wystartowali już i niestety sytuacja powtarza się na prowadzeniu para toruńska. Pierwszy jest zawodnik w kasku żółtym, czyli Jacek Krzyżaniak, za nim Robert Stawina, a dopiero trzecie i czwarte miejsce to stalowcy. Na trzecim miejscu Franczyszyn, a na czwartym Kućko. To, co zarobiliśmy w wyścigu 13, w tej chwili oddajemy w wyścigu 14. Gorzowianie próbują nawiązać walkę z żużlowcami toruńskimi, jednak jak na razie bez rezultatu. W tej chwili na trzecie miejsce przesunął się Marek Kućko, ale nie zmienia to i tak niekorzystnego obrazu gorzowskiej drużyny. Bowiem na pierwszym miejscu prowadzi w dalszym ciągu Jacek Krzyżaniak, na drugim jest Robert Sawina, a na trzecim gorzowianie Marek Kućko i Franczyszyn, i Ryszard Franczyszyn. Gorzowianie rozpaczliwie próbują nawiązać kontakt umożliwiający walkę z zawodnikami toruńskimi, jednak jak na razie bez rezultatu. Marek Kućko atakiem po wewnętrznej części toru próbuje zbliżyć się, jednak są to już ostatnie metry 14 wyścigu. I niestety w wyścigu tym gorzowianie przegrywają 5-1. A przed nami wyścig 15, ostatni wyścig tych zawodów, w którym na starcie stoją w kasku białym Tomasz Świątkiewicz, w niebieskim Baru Staszewski, w żółtym Tomasz Bajerski, w czerwonym Piotr Świst. Świątkiewicz, Staszewski, Bajerski i Świst. Pięknym manewrem po zewnętrznej Piotr Świst wysuwa się na czoło stawki. Ale niestety kolejny zawodnik gorzowski, Mariusz Staszewski, jest na czwartym miejscu. Tak więc nic to nie zmieni, jeżeli chodzi o różnicę punktową między Torunianami a zespołem gorzowskim. Robi.
drugi jest Świątkiewicz, trzeci Bajerski, a czwarty Staszewski. Na naszych ekranach przez chwilę widzieliśmy parę toruńską, a teraz prowadzący Piotr Sis z Gorzowskiej Stali. Mariusz Staszewski jakby bez wiary w możliwość nawiązania kontaktu z zawodnikami toruńskimi w tej chwili jedzie na czwartej pozycji. A tymczasem rozpoczęło się już ostatnie okrążenie tego ostatniego wyścigu. Prowadzi w dalszym ciągu Piotr Świs, drugi jest Świątkiewicz, trzeci Bajerski, a daleko, daleko z tyłu Mariusz Staszewski. Świs zwycięża w tym wyścigu w czasie 68,2 sekundy. Drugi jest Świątkiewicz, trzeci Bajerski, a daleko z tyłu linię mety poza kadrem naszej kamery mija Mariusz Staszewski. 3-3 w ostatnim wyścigu i 48-42 zwycięstwo Apatora Elektrim Toruń nad Stalą w Parpol Gorzów, które daje Torunianom przepustkę do finału Pucharu Polski. Ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w następnych relacjach.